Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku będzie film o stykach ze srebrnymi groszkami. Będziemy sprawdzać, ile faktycznie jest srebra na styku i czy to się opłaca. Wezmę kilka styków, pierwszych, lepszych. Takie same masakratory sobie tutaj odłożymy. I będziemy sprawdzać, ile jest styku na jednym takim. Takiego małego sobie weźmiemy. Trochę takiego większego. Jeszcze jednego. Nie ma tu takich mniejszych. Jest, dobra. Mamy tu i takie mniejsze te styki. Wybierzemy sobie jeszcze coś. To nie, to nie. O, na przykład takie. A nawet pizdryczka weźmiemy takiego małego. I jedną blaszkę malutką jeszcze. Jednego takiego byka. To będą na pewno dobre styki. Chociaż niektóre no budzą moją wątpliwość. Ale sobie zobaczymy. Najpierw sobie zważymy, ile taki waży styk. 4,65 grama. I zobaczymy, ile można wypalić z tego srebra. Używam zwykłego palnika, nie jakiegoś tam, nie wiem, za kilka stów. Przed 0,7 grama, bardzo dobry wynik. Zobaczymy kolejny. 5,20. Też dobry wynik. Bardzo słaby wynik tutaj. Dobry wynik, bardzo nawet dobry. Te są masakratory, można powiedzieć. Waży bardzo mało, a będzie w nim bardzo, bardzo dużo srebra. No tak myślę, tak ostatnio było.
Zobaczcie, 1/3 to jest samo srebro. Uwaga, się wypsuło. Zobaczcie. To nie jest bardzo ciężki, prawie 10 gram. Też świetny wynik. Dwa 40. Woda mi się chyba zepsuła. Będę musiał kupić nową. Ponad 100 gramów na kilogramie. Ten będzie moim faworytem na pewno. 3,92. Dobry wynik. Zobaczcie, jaki porządny wynik, chyba najlepszy już dotychczasowych. Czy 40 w sumie. Też dobry, nie najgorszy.
Tu będzie na pewno słaby wynik. Świetny wynik. No powiem wam, że wynik naprawdę jest rewelacyjny. 3 gramy. Je się bardzo długo wypala i są bardzo niebezpiecznie, bo się strasznie nagrzewają one. $4,89. Bardzo ich nie lubię wypalać, tych akurat. No i wynik taki sobie. W 10 minut udało mi się odpalić aż 10 gram ponad styków. Zawartość srebra w takich stykach, w tych akurat, jest między 800 a 950. Próba. A mam tego naprawdę dość sporo, sami zobaczcie. Jeszcze sobie może odpalimy jednego masakratora. A tym masakratorem będzie ten styk. Waga 6,37. Sam jestem ciekaw, ile ma w sobie srebra taki styk. No powiem wam, że naprawdę świetny wynik. I teraz pytanie, ile kosztują takie styki? Żeby was nie skłamać, można je kupić między 30 zł na złomie, wyszperać gdzieś, albo nawet po kilkanaście złotych za kilogram. Nawet do 200 zł u Januszy biznesu można takie styki kupić. Ten
jest najgorszy do wypalania, ponieważ go się pali, pali, pali i to nawet nie zejdzie. Nawet wam pokażę. Może mam gdzieś mniejszego. Bardzo trudno będzie go wypalić. Bardzo ciężko jest go rozgrzać. O, nawet odszedł. Ale bardzo, bardzo długo się go rozgrzewało. Waga prawie 2 gramy, więc się na pewno opłacało. I tak wyglądają właśnie styki. Jakiś plastik tu się dymi w tym. Fu. Co jakiś czas trzeba będzie kupować nowe pensety. Krzywią się. Zobaczcie, tak wyglądają pensety. Komplet penset kosztuje 40 zł. Palnik 12 zł. Jedna butelka 4,20. Będzie wam potrzebny śrubokręt, żeby niektóre styki po prostu zdzierać, bo się nie da ich złapać tymi oto pensetami. Oczywiście łapy będziecie mieli poparzone. Widać czy nie widać. Jest to naprawdę no, ciężkie zajęcie, ale w ciągu jednego dnia, jeżeli macie dobre styki, jesteście w stanie odpalić ponad kilogram groszków. Takich właśnie groszków. Jeżeli podobał wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.